Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus i Jego uczniowie się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Potrzeba przybić do brzegu. Jest w naszym życiu coś, co chcielibyśmy wreszcie zamknąć, zakończyć, wyjaśnić, a może też rozpocząć zupełnie coś nowego. I tu pojawia się pytanie, co jest moim brzegiem, do którego chcę dobić, do którego chcę dopłynąć. Pojawieniu się Jezusa towarzyszy niezwykła aktywność ludzi. Jest on jakby magnesem przyciągającym chorych, nie tylko chorych, ale też i tych zdrowych, którzy pomagają chorym. W to przyprowadzanie chorych do Pana włączeni są zdrowi, pragnący uzdrowienia najbliższych. Czyż to nie jest tak, że im większa jest w człowieku świadomość bliskości Boga, tym większe też pragnienie czynienia dobra? W naszej bliskości żyją chorzy. My sami nimi jesteśmy. I każdy z nas potrzebuje, aby Jezus go dotknął. Czyli niech dotknie mnie prawda, przed którą się bronię. Niech ogarnie mnie dobroć ludzi i dobroć Jezusa. Prośmy, byśmy pozwolili się dotknąć ręce Pana. Co jest potrzebne, abym stał się znowu zdrowy? Na czym polega moja choroba? Wypowiem moje pragnienie, by Jezus dotknął we mnie miejsca chore, gdyż naprawdę to tylko On znaje wszystkie.